na stadionie Krakowi w Krakowie. Dobry wieczór mówią. Tomasz Hajto. Mateusz Borek. Dawać panowie, gramy panowie, bo to jest dopiero 21 minuta, tak? Nie grajmy na czas, dawać chłopaki do przodu, agresywnie, dalej próbować grać swoją grę. Kędziora. Jeżeli mamy odpaść, to trzeba odpaść przynajmniej po naprawdę ciekawej walce, z sercem, z zaangażowaniem. A jeżeli mamy awansować, albo przynajmniej wygrać ten mecz, to tym bardziej. To tym bardziej. Grajmy do przodu. Ale źle ustawieni jesteśmy momentami, bo stoi sam Bednarek z Jarkiem Jachem, jest Cibik, jest... Cibicki, Cibik to z tobą w Korei. Cibicki, przepraszam. Cibicki. Jest Strandberg. A wtedy powinien zejść Jaroszyński do ustawienia, jak z prawej strony Kędziora się włączył do akcji ofensywnej. To idzie z automatu. Jeżeli prawa strona się włącza, to lewa schodzi do środka. Włącza. W drugą stronę jest to samo. Jeżeli lewa się włącza, to prawa schodzi do środka. Czyli prawy obrońca praktycznie staje się środkowy. Po co tyle siły? Wewnętrzna część stopy i szukaj przede wszystkim partnera. No bo to takie wybicie byle gdzie na oślep z połowy boiska, to naprawdę to nic nie daje. No ja wymagam od niego trochę więcej. No to jest zawodnik, który już trochę pograł nas w Ekstraklasie i gra w reprezentacji. Nie mało Polski, tylko reprezentacji Polski. No. Dobra, no nic się nie stało. Straciliśmy bramkę 1-1. Gramy dalej, ale ja uważam, że tutaj w tym wypadku znowu stał moim zdaniem źle Dawidowicz. No czemu on nie przesuwa od razu za plecy liny tego? Zobacz, zobacz. Zobacz, zobacz zachowanie Dawidowicza. On trzy razy rusza do piłki, trzy razy staje. No, jeżeli ktoś nie chce widzieć, że on jest bez dyspozycji, bez formy, bez gry. Ja powiem tak, generalnie to wszyscy tutaj stali. Najpierw stała cała pomoc i grali Szwedzi jak chcieli przed naszym polem karnym. Potem stała cała obrona i każdy tylko patrzył, co grają Szwedzi, a oni praktycznie na trzy sposoby rozgrywali te akcje. Także no, nikt tutaj nie pomógł Wrąblowi, żebyśmy tego gola nie stracili. Tak, ale sygnał do wyjścia z defensywy to daje przede wszystkim Bednarek i daje Jak. Jak oni stoją we dwójkę na 12-14 metrze przy rozegraniu piłki przez Szwedów, to nie dziwmy się, że w końcu stworzy się jakaś sytuacja do oddania strzału czy do dośrodkowania. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że szwankuje ta komunikacja między stoperami. Zderzyli się, wywrócili się kilka razy, nie zareagowali. Brakuje takiego zrozumienia tutaj, bez słów, między naszymi środkowymi obrońcami. A naprawdę to bardzo solidnie wyglądało w pierwszym spotkaniu mimo porażki. W ich wykonaniu. Tak, ale ruszmy trochę. Zobaczmy, no wszyscy, też nic się nie stało, jest na razie 1-1. Panowie, 37 minuta, dawajcie, gra w piłkę musi cieszyć. Jak ja to mówię, sorry, tak powiem po piłkarsku, z jajem, z charakterem, rzucić trochę z wątroby, przyostrzyć, tak? Frankowski, Linetti, Dawidowicz. Normalnie Dawidowicz to gra 10-10 dokładnych, jak jest w formie. Ale w formie kiedy, Mati? Bo ten chłopak ma 20 lat, ja jeszcze formy jego nie pamiętam, więc... Ja pamiętam, jak był najlepszym piłkarzem reprezentacji młodzieżowej. Natomiast, ale to nie jest poważna piłka, reprezentacja młodzieżowa. Natomiast no. Ostatnie miesiące... On nie grał jeszcze w piłkę seniorską w ogóle. No. Urazy. Panowie, cała Polska chce na siłę zrobić z niego mega piłkarza. Ja wam mówię, że szczerze, no, niech pierwsze pogra dwa sezony w drugiej Bundeslidze po 90 minut, będziemy go oceniać. Na dzień dzisiejszy to w słabym Bochu nie umie ze składu wywalczyć. Na siłę wszyscy chcemy zrobić jego mega piłkarza. Na razie dzisiaj drugie spotkanie, w którym wychodzi w pierwszym składzie. Obiektywnie, ja do chłopaka nic nie mam, nie trzyma pozycji, źle się ustawia i regularnie drugi zespół, z którym gramy, stwarza sobie sytuację z 18-20 metra, gdzie on powinien tam stać i zbierać wszystkie drugie piłki. Zawodnik, który grał cały sezon w pierwszym składzie w Piaście, siedzi na ławce rezerwowych. Ten, który akurat tą pozycję idealnie trzyma. Trener ci się włączył tutaj. No dobrze, mamy aut dla Szwedów. Znowu Dawidowicz. Kryj, nie patrz, gdzie leci piłka. Kryj chłopa koszulka w koszulkę do końca. Znaczy, nikt nie atakuje piłki, to też jest naszym problemem. My niby doskakujemy do pressingu. Zobacz, ile razy pomocnik Szwecji ma miejsce na 25, na 30 metrze. Spokojnie sobie Olson. Z którego sektoru boiska, powiedz mi teraz, stał znowu Cibik sam? Ja mówię jedną rzecz do Dawidowicza. Szukaj partnera w swoim obrębie. Nie patrz na piłkę.
On cały czas koncentruje się na tym, kto ma piłkę. Ty szukaj chłopa po prostu do krycia. To jest twoje ABC na tej pozycji numer 6. Musi Stępiński przyjąć piłkę, musi się u niej przy tej piłce utrzymać. No, on nie jest w stanie przyjąć piłki. Stępiński na jeden i na drugi kontakt, spuścić sobie ją na dół. Przyjmuje piłkę klatką piersiową i odskakuje mu ta piłka na 2 metry. Mati, no. Od chłopaka, który jest w ligą, ja wymagam troszeczkę więcej. No, to jest cały Kownaś. No. Trzech takich piłkarzy, jakbyśmy dzisiaj mieli, to mecz wyglądałby inaczej. Ty masz do mnie pretensje, że on nie utrzymuje piłki? No nie, no tylko... Strandberg. Strandberg. Nie fauluj. Zamiast kryć go od naszej bramki, czyli żeby nie wyszedł z kontrą, to on go kryje od bramki przeciwnika. To jest ABC piłki, no. Zgadzam się, panie Tomku. Obok niego Olson, Stępiński, pędzi Linetty, teraz szansa, Linetty broni Kajtow. Moneta źle przyjął. Na późno trochę mu dał. Miałeś rację, przy rozegraniu to wygląda on dokładnie tak jak za najmłodszych lat Jacek Bąk, jak go poznałem. Kiedy tu powiem szczerze, jeszcze grałem na Jacka Bąka przeciwko Motorowi Lublin, mecz w Ekstraklasie. W 1990 roku. I dawaj teraz, przesuwać. Się już tak nikt piłki nie wybija, grając tak zwanego dropsztyka z ziemi. Uderza się półgulejem. Dokładne piłki, tak? To jest... Nie daj tutaj przejść. Bez faulu. Bez głupich faulów, bo oni tylko na to czekają. Aut dla Polski. Graj. Linetty. Tak. Kownacki. Jeszcze idziemy do przodu. Niezgoda. Będzie rzut wolny i kartka. Dla Walfista. Albo teraz, albo nigdy. Linetty, czy może Lipski? To jest obojętne. Może nawet strzelić Józek Płynarczyk. Oby ta piłka weszła do bramki.